Ola. Słucham cię. Z kim lub z czym kojarzy ci się nazwisko Zula Walkowiak? Z niczym. Jak to z niczym? Nie. Rozmawiałyście? Ta pani jest mi obca i z niczym mi się generalnie nie kojarzy, bo ja jej nie znam, więc trochę trudno. Ale rozmawiałyście na Facebooku, widziałem. Boże, ile jest ludzi, z którymi ja rozmawiam na Facebooku? Proszę cię, setki dziennie po prostu, pisuję na maile. Ale widzę, że jesteś zadrażniona, że tak się wyrażę, z powodu... Dobrze, to powiedz, może wyjaśnijmy widzom, którzy nie znają sprawy, że pani Zula Walkowiak miała do ciebie jakieś uwagi, no już prawie rasistowskie. To jest pani problem, nie mój. Co sądzisz o takich dziewczynach, które robią karierę właśnie przez takie programy jak Top Model? Krzyż na drogę. Powodzenia życzę. Jeżeli się to uda, znaczy to jest jakiś sposób. A oglądałaś Top Model? Nie. Nie, ja nie oglądam telewizji, nie mam na to czasu, bo ja pracuję. Czy nie wzięłabyś udziału w takim programie tego typu? Nie, bo ja nie jestem modelką, więc troszeczkę nie moja branża, no. A byłabyś świetną modelką. A dziękuję ci bardzo. A od czasu do czasu występujesz jako modelka. Od czasu do czasu, ale to jest raczej gościnnie jako po prostu celebryta, który ma przyciągnąć uwagę albo wesprzeć jakąś akcję, tak? Bo zazwyczaj to są albo pokazy charytatywne, albo moich przyjaciół, którzy są projektantami, więc jakby w innych sytuacjach raczej się nie pokazuję jako model. Tak, bo pamiętam cię w Kwiatach. Była taka stylizacja. To było u znajomych florystów, którzy mnie poprosili, żebym wzięła udział. Był pokaz mody dla charytatywny, nawet dwa były, na jednym ciebie widziałam. Piotr i Ewa Krajewscy. Ostatnio był pokaz sukien ślubnych też w Pałacu Kultury i to też byli moi znajomi projektanci. Więc... To chyba nie ten pokaz, na którym wystąpiła Jola Rutowicz. Nie, absolutnie nie ten. Poprzedni. Państwo Krajewscy też miałaś taki w zasadzie performance jakiś czas temu. Tak, Fantasmagorie. To było spory. Ja w ogóle się z Państwem Krajewskim już bardzo dawno nie widziałam, więc bardzo żałuję. Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy. Oni ci tam malowali farbą, dobrze kojarzę? Farbą było, w ogóle wszystko było. Taki body painting. Tak, no nie body painting, bo byłam w sukience, ale tak. Tego typu, czyli udzielasz się w ten sposób. Takie artystyczne rzeczy fajne jakieś. Jak mi się spodobają, to się chętnie przyłączę. Czyli jednak coś wspólnego z Zulą Walkowiak masz. Czasami przynajmniej. To znaczy, wiesz co, ja bym wolała być niewiązana w żaden sposób z tą panią, naprawdę. Mam może zbyt wysokie mniemanie o sobie, ale to nie ten poziom. To co teraz planujesz? Bo o tobie jakoś w mediach mało, jeżeli chodzi o jakieś konkretne projekty. Ja się bardzo z tego cieszę, bo ja gram w teatrze obecnie, w teatrach w ogóle, po Polsce, więc jestem bardzo zadowolona. W końcu robię to, do czego dążyłam przez cały czas i na co pracowałam tyle lat. I znalazłam swoje miejsce i bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. A kogo grasz? Gram między innymi Josefina Baker na przykład w spektaklu Antoine, bo to jest spektakl, który w tej chwili głównie jest jakby... wyjeżdżamy z nim do Polski, teraz będziemy grali w Lublinie, w Krakowie, w Płońsku, więc zapraszam serdecznie. Natomiast cóż, no tam ja gram w ogóle trzy role w tym spektaklu i nawet niebieskoką blondynkę, kochany, więc zapraszam cię serdecznie, jeżeli chcesz to zobaczyć. No tak, jak będziesz w Warszawie, to muszę się wybrać. Zapraszam, najprawdopodobniej Teatr Roma będzie. A czy masz jakieś plany telewizyjne, czy na razie cisza? Ja się na razie chcę skupić na tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli jeżeli mogę, to na teatrze i przede wszystkim ja chcę skończyć już studia i mieć to za sobą i zastanowić jeszcze się... Jeszcze trochę. Niekoniecznie, bo rok. To rok? Rok. Ja jestem na drugim roku studiów. Wbrew temu, co pisały niektóre gazety, zdałam maturę w terminie i to bardzo dobrze i dostałam się na studia. To co ty studiujesz? Kulturoznawstwo. A takie trzyletnie, tak? Tak, więc chcę zdać licencjat i zastanowić się ewentualnie nad magisterką bądź jakąś inną swoją drogą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów WPTV.